to może się zakocham w Stanach, może się mylę. Szczerze, nigdy go jestem tą osobą, która mnie aż tak nie ciągnie do Stanów. Ten American Dream jest tutaj na miesiącach świata. To jest ten mój American Dream, więc może w ten sposób. Może się zakocham w Stanach, może się mylę. Jestem mega podekscytowana. Fajne miejsce, jakby mam wrażenie, że stadion zrobił na mnie wielkie wrażenie. Nie wiem, jak to może być na żywo, no bo na zdjęciach jest już super. Wracam, zanim się rozłożyje drugi raz, to trzeba wszystko zmieszać. Ale jesteś pewna, że masz źle ułożone, ale nie chcesz dać robić przykrości? Nie, po prostu możliwe, że byłoby dobrze, więc bym urodziła, żeby wcześniej rozłożyć, więc wolałam sobie, czy to się sprawdzi. Nie, no nie lubię te na stopy, jak jest odmierzone, bo zawsze jakoś tak nigdy nie wiem, ile powinno być. Słyszałam, że w Oregonie jest tak trochę nijak, nie wiem. Słyszałam tego od innych, więc nie nastawiam się na jakieś super wow. Bardziej chcę się skupić na tych zawodach niż na samych Stanach, bo to jest miejsce, a tam muszę się skupić się jednak ciągle na treningach i zawodach. Tym bardziej, że startuję na końcu, więc dla mnie to nie będzie zabawy. Branie mój pesek i myślimy, co to jest. Bo to, z tego? Tak, bo to jest chyba metalowa rurka i się martwili, że kogoś tam wywalę. Nie wiem. Jakby chcę już być w tych Stanach, ale ta cała podróż, wielki... Znaczy mam nadzieję, że nie będę miała jetlagu, ale 9 godzin różnicy. To też jest największa moja różnica. Do Japonii było chyba 7, ale w drugą stronę. Tutaj nie powinno być łatwiej. W Japonii nie miałam jetlagu. Teraz też się przygotowuję, żeby było ok. Ale masz dobre nagranie! Ja myślę, że wiesz co, lepiej zrobić te połówki. Idealne miejsce. No dobra, się nic nie stało. Czuję się być w tej takiej czołówce płotkarskiej. No myślę, że już taki poziom 12-60 jest w stanie zapewnić finał, a chcę się poprawić. No a jak jest już się w finale, w którym chciałabym oczywiście być, no to tam już się po prostu walczy i tam wszystko może wyjść. Może się skończyć medalem, może skończyć się 8. miejscem, a może być jeszcze czymkolwiek innym, no nie wiem. Czyli metodą małych kroków. Najpierw finał, potem... Zobaczymy, co będzie. Na odwrót, najpierw eliminację, półfinał i finał. Wziąłam tą rękę, no chodzi mi, wiem, że Kamacho ma blisko i tak dalej, te inne, ale inne mają dalej? Mają dalej. I odwracaj barkiem, na przykład Ali miał, Ray Bark zostaje nawet z tyłu. Bo ja się zastanawiam, bo wiecie, bo widzę mi powiedział, że no przez to mi to plecy się też spinają, ale może przez to, że jakoś... A pierwszy tak bardzo się nie skręcasz, ale inne się odwracają, a z barkiem wiesz, że zostaje im bark z tyłu.